Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku poruszymy temat ludzkiej głupoty niestety. Sam ciężko mi było w to uwierzyć samemu, ale niestety. No, chciałbym, żeby to nie było prawda, ale jak donosi portal o2.pl, widzicie, internet sobie wydrukowałem, bo ja to człowiek stary daty, donosi takie informacje. Grupa Brytyjczyków świętowała wieczór kawalerski w hiszpańskim kurorcie Benidorm. Podczas wieczornego wyjścia wpadli na bezdomnego Tomka. Zaoferowali, że zapłacą mu 100 euro za wytatuowanie na czole Jamie Blake North Shields 28, czyli imienia, nazwiska i adres przyszłego pana. I tutaj pojawiają się dyskusje. Kto tutaj zawinił? Ponieważ nie wykonali mu tego tatuażu tak o, tylko wykonali go w profesjonalnym studiu tatuażu. Czyli tatuator musiał się zgodzić na taką głupotę. I sami powiedzcie, czy to jest mądre? Czy to jest mądre karać człowieka dla własnej frajdy takim czymś? Dla bezdomnego 100 euro to jest masa pieniędzy. I pod wpływem emocji zgodził się pewnie. Może miał taką złą sytuację, że to mogło uratować mu jakiś tam krótki byt. Słuchajcie, zawinili Brytole, sorry, tak powiem, Anglicy. Rasistą oczywiście nie jestem, szanuję wszystkie nacje, wszystkie narody. Ale jak można wpaść na tak głupi pomysł, żeby dla własnej frajdy tak kogoś karać, napisać na czole głupoty? Ja rozumiem, gdyby dostał ten człowiek, nie wiem, miliony na konto przelane. Ja też bym może sobie tatuaż na czole taki głupi zrobił, bo fajny tatuaż na czole to nie jest nic złego, ale taki głupi. Co tutaj jeszcze piszą? Słuchajcie, link oczywiście dam w opisie do tego artykułu. Przeczytajcie sobie, ale tutaj jest taka informacja. Tutaj tak. W sprawę zaangażowała się również lokalne firmy, które zaoferowały, że zapłacą za usunięcie tatuażu z czoła bezdomnego. No, także tutaj lokalni internauci się już oburzają. To, co zrobili temu człowiekowi, jest całkowicie nieludzkie i zbliżone do nękania. Jestem przekonany, że grupa dorosłych mężczyzn wykorzystała kogoś z tak trudnej sytuacji. Zostawili mu bliznę do końca życia, powiedział Kieran Coles, przewodniczący Stowarzyszenia Brytyjskich Przedsiębiorców w Benidorm. Która zna Tomka. Czyli coś tu się w tym kierunku dzieje. Mam nadzieję, że ci ludzie zostaną ukarani, zostanie im jakiś zarzut przedstawiony, bo to jest po prostu głupota, to nie jest ludzkie zachowanie. Ja wiem, można się bawić, bo w Las Vegas też sobie zrobili tatuaż niczym Mike Tyson, lecz to był film, a to nie ma nic wspólnego z normalnym zachowaniem. Jeżeli wy macie jakieś informacje na ten temat, dajcie je oczywiście, dajcie znać, bo ja jestem ciekaw i będę się tej sprawie przyglądał. Dajcie w komentarzu znać, co wy na ten temat, tej sprawie sądzicie. I na sam koniec tego odcinka, słuchajcie teraz, mam dla was ważną informację. Projekt Inc., jak i inni twórcy, inni youtuberzy, angażujemy się w akcję ratowania życia chorego 2,5-letniego Dawidka z Opola, czyli z moich rejonów. W opisie macie również link do różnych aukcji, m.in. Kamila Hamleta, Floriana Applewine. Wrzucili oni tam swoje prace, możliwość wykonania sobie tatuażu u nich, a zysk z tego zostanie przekazany na chorego Dawidka, który potrzebuje 5 milionów, żeby przeżył. 5 milionów złotych. Więc jeżeli chcecie fajny tatuaż, zobaczcie na aukcję, tamte opcje są. Na tych aukcjach zobaczycie jeszcze również inne produkty, inne rzeczy związane z tatuażami. Możecie je wylicytować. Jeżeli macie dobre serce, zdrowe serce, czego nie ma Dawid, to śmiało. Jeżeli jesteś tatuatorem, właścicielem salonu tatuażu i oglądasz ten film, chcesz również, aby twoja praca, aby twoja całodzienna sesja lub inne rzeczy, produkty, ciuchy związane z Tattoo Lifestyle zostały wrzucone na aukcję, odezwij się i coś z tym zrobimy. Jeżeli masz ochotę, podaj dalej ten film, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, o co chodzi. Daj subskrypcję, daj lajka. To jest zasięg. A zasięgi są ważne również z tego powodu, żeby informacja dotarła do tych ludzi, którzy chcieliby pomóc Dawidkowi.